Hej, siemano, z tej strony Pan Guś i witam Was w kolejnym odcinku na kanale. I co myśleliście, że będzie przerwa? Nie, nie ma takiej opcji. A dzisiaj mamy naprawdę do przetestowania niesamowity kawałek sprzętu, a mianowicie jest to... PlayStation VR 2! Wow! PlayStation VR 2, widzowie! Dzisiaj będziemy testować na kanale. A teraz przechodzimy do unboxingu. Widzu, powiedz mi, czy jest lepsze miejsce do unboxingu, niżeli kuchnia prawdziwego gracza? Nie zwracajcie uwagi na te wszelakie rzeczy w tle. Mianowicie teraz otworzymy sobie PlayStation VR 2, jak Wam zresztą pokazałem i... no dobra. Tak nie róbcie, bo wszystko się wywaliło. Od razu wyciągnąłem gogle i jeden kontroler. Tutaj mamy jakąś taką... takie coś. Myślę, że tutaj pewnie będą wszelakie instrukcje i prawdopodobnie kod do Horizon. O, dokładnie tak, mam tutaj kod do Horizon. Dodatkowo w tym był kabel USB-C do zwykłego USB oraz słuchawki dokanałowe. No i widzowie, to jest tak naprawdę cały zestaw. Mamy tutaj gogle VR 2, no nazwijmy to, które są mega podobne do wersji pierwszej. Mamy dwa te kontrolery, dostaliśmy tak naprawdę kabel USB-C do USB i ten pałąk ze słuchawkami, który możecie, z tego co kojarzę, podpiąć tutaj gdzieś do góry. Albo jednak na dole. Headset z PlayStation 5 łączy się poprzez gniazdo USB-C, więc takie macie na przodzie swojej konsoli. I to jest akurat bardzo fajne, ponieważ nie ma tej całej jednostki takiej przetwarzającej. Dobra, skoro mamy naszego PlayStation VR 2, to musimy teraz zrobić instalację do PS5. No i dobrze, widzu, jesteśmy już przy mojej Super PlayStation 5 konsoli, więc tak naprawdę no, odpalamy konsolę i używamy jednego super przewoda USB-C, który, jak wiecie, macie takie wejście na froncie. Froncie swojej konsoli PS5, więc to jest bardzo gituwa. No i widzu, mamy pierwsze problemy, ponieważ chciałem Wam pokazać pierwsze wrażenia z PlayStation VR 2, ale niestety, z racji, że mam podłączone to w salonie, no to nie mogę Wam zgrać bezpośrednio obrazu z konsoli, więc teraz musimy przeprowadzić się. Musimy się przeprowadzić tam. W międzyczasie jeszcze pobierzemy Horizon Call of the Mountain, ponieważ jest to jedna z gier, tak naprawdę można powiedzieć, must have'ów, jeżeli kupujecie PlayStation VR 2. Przynajmniej takie są oceny, więc ja oczywiście tutaj pobieram. Dzięki mojemu super szybkiemu połączeniu internetowemu zagramy za 8 minut. A Ty w tym czasie możesz zostawić teraz łapkę w górę, by oglądać takich materiałów więcej i oczywiście subskrybera, jeżeli chcecie więcej materiałów o PlayStation VR 2. To pewnie takie będą się ukazywać, bo ja lubię VR. Nie wiem, czy gadałem o tym. Jeżeli nie, to zostaw łapkę w górę, tak. Nie wiem, czy wiecie, ale co prawda PlayStation VR ma coś takiego jak wykrywanie gałek ocznych i właśnie to chyba jest to sprawdzenie, że teraz moje oczy znajdują się po środku PlayStation VR, nawet jak widzicie, wykrywa kiedy mrugam, co jest dosyć spoko. O kurde, i widać w ogóle mój pokój i widać Was, nie wiem czy to nagra. Chyba się to na kamerę... Potężne ręce! Mam kliknąć RL? Mrugająca klawiatura! To wygląda super, jakby jakość tej... O, fajnie, że to mi przejechało. Jakość tej kamery, która jest tutaj, która się zawiera tutaj gdzieś, jest naprawdę spoko. Dobra, działa wszystko. Rozpocznij skanowanie, o Jezu, skanowanie pokoju! Skanowanie pokoju, gdy ja nie mogę zbytnio się ruszyć. Ty, to samo skanuje. Rozejrzyj się patrząc na sobie po długiej ściany, aby przed... Skanuje swoje pomieszczenie, ale czuję się niczym... Nie wiem, czuję się jak w nowej generacji. Rozumiesz to? Jak w nowej generacji się czuję. Widać moje palce, no niesamowite. Dobra, zagramy sobie Gran Turismo 7. Gran Turismo 7 chciałbym sobie zagrać. Jak to wygląda? O, jest! Jak jechać? Nie chcę tym jechać. O nie! Boże, czy ty to widzisz? Wypadek, widzowie. Tu jest kontroler chyba. Ale zasuwam! O kurde. To jest dziwne, że zrobili coś takiego. Zobaczcie, wychodzę poza obraz i znika wszystko. To wolałbym, gdyby po prostu był zbażowany obraz. W ogóle kontrolery nam się znowu rozładowują, bez sensu. Oh my god, jaki stary próbował zrobić drift. Was na to. A mogę zmieniać kamerę? To chyba byłoby bez sensu, nie? Ej, wiecie w ogóle co się dzieje? Ten hełm ma wibrację, jak się przywali w ścianę. To czuję, jak głowa mi wibruje, ty. I patrzcie, ej, nie no, szczegółowość jest lepsza, kurde, niż w moim Rifcie S.
Tak teraz patrzę, to wydaje mi się, że w Rifcie S... W Rifcie S nie byłbym w stanie przeczytać małych zegarów. A tu normalnie to widzę. Elo, elo widzowie, teraz odpalamy Horizon Call of the Mountain, czyli tak naprawdę premierową grę i najważniejszą grę chyba na PlayStation VR 2. I mam nadzieję, że to mnie zaskoczy, bo jakby czuję delikatny niedosyt po Gran Turismo 7, może dlatego, iż grałem w takie produkcje jakby już właśnie na PC-towym VR-ze. Dobra widzowie, no i wybrałem sobie tutaj, delikatnie skonfigurowałem już Horizon Forbidden, nie Forbidden West, tylko Call of the Mountain. Dalej nie jestem przyzwyczajony do tego tytułu i mam nadzieję, że teraz przeniosę się do świata gry. Trochę rozpoczyna się jak Skyrim, tylko tam było na wozie, a tutaj jest chyba na łódce. Ej, to wygląda naprawdę koks. Ta zieleń. Elegancko. Oj, te w ogóle liście padające tutaj. Nieważne, dialogi się nie liczą, babo. Łapka do góry! A ty zostawiłeś już łapkę do góry? Jeżeli nie, to zrób to teraz. W ogóle to, co jest fajne, to kontrolery wykrywają tak naprawdę tylko przyłożenie palca do tego, do guzika. Jak widzicie, delikatnie już działa. Tak samo jest tu. Czy ja powinienem czytać dialogi? W ogóle te kurde promienie słoneczne przenikające przez te liście wyglądają mega gituwa. Dodatkowo z tego co kojarzę... O, patrzcie, płynie dołem. Ja pierdziu. Give me my bow, yeah. Mam jakoś płynąć faktycznie? Chyba płynę ty. O! Dobra, widzu, gram. Aha. Dobra, poruszam się. O, okej. O, shit! Zjadło go! Kurde, zjadło go, ty. Czy mogę jakoś szybciej biec? To jest mega git. Spinaczka. Słyszałem właśnie, że bardzo dużo elementów jest spinaczkowych, ale... Wygląda to naprawdę spoko. O, mogę tak. O, shit, ale jestem blisko. Czuję połączenie z naturą. Och, jednak tak. Jednak tak. O kurwa, przywaliłem se w gogle. What the hell, ty! Miękkie nogi.pl! Jest łuk! Przytrzymaj R, by wziąć strzałę. Ale jestem dobry, lol! Sięgnij za lewe ramię, aby schować łuk. Dobra, R2 to są te przyciski. To dziwnie skonfigurowane. What the hell, ty! Ale jestem... Jestem karżą cienia. O, o. Ja pierdziu, ty, miękkie nogi, serio. Dobrze, muszę się jeszcze, wiecie, przyzwyczaić, gdzie są poszczególne klawisze. Palec. Aha, zapisuje się sobie ten. Czy mogę to chwycić? Kapitan Ameryka, bitch! To jest piękne. Tu są pochodnie, tylko ja mam trochę mały teren. Jestem perkusistą. O kurde, ale fajna jest fizyka rzutu. Mianowicie, wiecie, nie rzucacie... O, właśnie coś się pobije. Jedna z największych wad fazmofobii, którą gram. Nie da się niczego potłuc, żadnego talerza. Oh my god, to było piękne. Da się normalnie, gdy trzymacie to w dłoni. No, widzicie?
Zostaw suba, suba mi daj i lajka. Ej, tam jest w ogóle cel, spróbujmy trafić. Ale tu jest kurde koks, ty. Faktycznie jakbym normalnie, wiecie, muszę sobie to przyłożyć i cięciwą i elegancko. Łapka w górę. Horizon Call of the Mountain to ja pierdzielę, jakiś tos. To jest taki przeskok. Jeżeli chodzi o PlayStation VR 1, to już w ogóle umywa. A jeżeli chodzi o wersje tak naprawdę VR-owe na peceta, to uważam, że tutaj jakoś jest dosyć zbliżona, ale nigdy nie grałem w jakąś przygodówkę pełną fabularną, która jest nastawiona na VR-a, więc naprawdę jest bardzo dobry feeling. Nie zrobiło mi się ani razu źle, jedyne co, to trochę miałem ten problem z tym, że wydawało mi się, że niektóre rzeczy są bliżej. Tak wyglądają moje pierwsze wrażenia z PlayStation VR 2, jeżeli chcecie oglądać ich więcej, no to oczywiście zostawcie łapkę i subskrybera. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, bo naprawdę sprzęt jest giga koksem. Także do zobaczenia w kolejnych materiałach. See ya!